Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, genialny szachista, genialny arcymistrz, 16-letni Hindus, Domaraju Gukesz. O nim dzisiaj będzie mowa, robi się o nim coraz głośniej. Osoby, które śledziły Olimpiadę, to pewnie wiedzą, że osiągnął on fenomenalny wynik na pierwszej szachownicy w składzie. India 2, tak było to nazwane. Czyli nie najsilniejszy zespół hinduski, ale na tej szachownicy przypomnę, że miał 8 punktów na 8 partii. Finalny wynik jego z 11 rund był bodajże 9,5. Jak dobrze pamiętam, ale to jest nieistotne, bo zarobił na rankingu bardzo dużo. Wygrał m.in. z Fabiano Caruana. Na Olimpiadzie też przypomnę, że zwycięską drużyną był Uzbekistan, i właśnie tutaj partia pomiędzy. Gukeszem a Nodirbegiem Abdusatorowem Za chwilę ją omówię Wspomnę tylko, że miałem okazję grać z Gukeszem Kiedy miał lat 13 Już wtedy był arcymistrzem i miał ranking powyżej 2500. Teraz się już na live zbliżył do rankingu 2730. Aktualnie zajmuje 21 miejsce na świecie dogania naszego Jana Krzysztofa Dudę. No i myślę, że będzie za chwilę zapraszany na najlepsze turnieje na świecie z czołówką światową. Będzie co oglądać, bo gość ma niesamowity potencjał. Coraz większa pewność siebie w rozgrywaniu jego partii na najwyższym poziomie. Przełamane pewne tam partie z tymi najsilniejszymi zawodnikami więc to na pewno go napędza, jak i bicuje. Tym bardziej, że miałem okazję z nim zagrać. Ale to jest zawodnik, który postawił na szachy od małego. Wiem, że jeździł po Europie, po całym świecie. Grał turniej, z turnieju na turniej jeździł i rozgrywał partii. Bardzo, bardzo dużo. No cóż, moi drodzy, przejdźmy do rzeczy. Tutaj partia rozpoczęła się ruchem D4. Abdusatorow zagrał skoczkiem, dwóch, zresztą wspaniałych młodych arcymistrzów. Przypomnę, że Abdusatorow to jest aktualny mistrz świata w szachach szybkich. 18-18-letni, jak zdobywał ten tytuł, miał lat 17. Posunięcie C4, E6 ze strony Abdusatorowa, skoczek na F3. D5, skoczek C3, goniec B4, no i tutaj Hetman A4. Częsty ruch, dajemy szacha. Chcemy wziąć gońca, ale jest skoczek na C3. Czyli e, wariant tutaj tak Ragozina w gambicie hetmańskim. Bardzo zresztą popularny. No i tutaj ruch e3, teoria. Oczywiście zamykamy sobie chwilowo gońca, ale pilnujemy pionka. Normalna sprawa, to się nic nie dzieje, rozwój jest kontynuowany z jednej z drugiej strony. Roszada i goniec d2. Bardzo subtelnie, tak nieco tutaj trzymamy tego skoczka. Normalna rzecz. a5 ze strony czarnych, a3. No i nastąpiła wymiana na c3. Czarne wymieniły gońca za skoczka. Nie jest to złe. To jest no takie normalne powiedzmy. No, tutaj nie chcę też za bardzo filozofować, ale to zawsze pamiętajmy, że możemy skoczkiem tutaj zagrać. Teoria debiutu na tym poziomie to jest mega. Tutaj się gra bardzo różnie w, tej, w tych sytuacjach. Czarne zagrały skoczkiem na E7. Ten ruch jest też istotny, bo puszcza pionka zawsze do góry w razie czego. Poza tym gońcem zawsze możemy zagrać na D7. Hetman wrócił na C2. Pilnuje przy okazji pole na C4, za chwilę może wejść goniec, posunięcie B6, B3, czyli wspomaga tutaj biały tego pionka. Co ciekawe, takim myślę, że dosyć fajnym ruchem byłoby zegranie A4, aczkolwiek mogę się mylić, bo czasami może wejść goniec na B4, ale to myślę, że już niuanse, nie ma co się mocno tutaj zagłębiać. Po prostu przejdźmy dalej. Goniec zagrał na A6 i posunięcie A4. Ten ruch jest dosyć istotny, dlatego że czasami jest ruch A4 w tym momencie i osłabienie punktu C4, więc tutaj białe już zapobiegają temu, grając tym pionkiem. Posunięcie skoczek na E4 i goniec B2 wrócił. Ten goniec, zobaczcie, dużo tych ruchów wykonuje. Takie kółeczko zrobił, ale. Pozycja ma charakter taki pół otwarty, pół zamknięty w zasadzie i jest na to czas. Zresztą to są wszystkie ruchy wyćwiczone. Zobaczcie, że czarne teraz grają z skoczkiem na C6. Powrót skoczka, żeby wejść na pole B4, czyli pojawiło się tutaj, pojawiło się, pojawiło się wolne pole, więc skoczek planuje tam sobie skoczyć. Goniec zagrał jednak na A3 z atakiem na wieżę i skoczek na B4. Co robią białe? No, białe po prostu zbiły tego skoczka zdwajając pionki e, i goniec na D3. Osobiście wolałbym pozycję białymi, chociaż pozycja czarnymi jest bardzo dobra oceniona przez komputer. E, tu się nic złego nie dzieje, aczkolwiek to jest kwestia chyba tylko i wyłącznie e, praktyki w danych pozycjach. Tutaj e, czarne zagrały skoczkiem na F6 z powrotem. Na pewno zastanawiamy się nad ruchem F5, który wygląda naturalnie, żeby tego skoczka wzmocnić, ale to, i to jest dobry ruch tak naprawdę, ale zobaczcie, że pojawia się potem pole tutaj na E5, i ten skoczek na E5 również stałby dobrze, więc to tak można powiedzieć pole za pole. Ciężko stwierdzić, dlaczego też czarne nie zagrały, może po prostu to się tutaj czarnie nie podobało. Jednak skoczek wrócił na F6 i białe tutaj spokojnie roszada posunięcie C5. W tej sytuacji zobaczcie, że są zdwojone pionki, a mimo wszystko białe grają w ten sposób, te pionki rozdwajając, tylko że pojawił się taki fajny punkt, według mnie ciekawy, pionek A4, który jest pionkiem wolnym. Bardzo dobrze to wygląda. Teraz jak zagrać, żeby tutaj próbować przejąć taką małą inicjatywę i Gukasz robi to bardzo dobrze, ruch klasyczny, taki typowy E4. Wyjaśnia sytuację z pionkiem D5. Teraz wyobraźmy sobie, że po zagraniu jakimkolwiek czarnymi tam na jakimś pustym ruchu, powiedzmy H6, białyby tutaj wybiły na D5, wybicie na D5, wybicie na D5 i wszystko by się wymieniło do końca, a na samym końcu tych wymian tutaj mógłby się pojawić pionek na C5, znaczy on jest, ale pojawiłaby się słabość. I pewnie to białe mogły mieć w swoich tutaj planach, dlatego też zapewne czarne zbiły pionka na E4. Jeżeli byłoby bicie na C4, to na pewno by to było odbicie. I zobaczcie, że ten pionek E4 ogranicza skoczka do centrum. Bardzo mądra zresztą też decyzja, grając właśnie to posunięcie białymi w tej sytuacji. Pionek wybił. Goniec wybił e, i wieża e, na A7. Zauważmy też, że jak skoczek weźmie gońca, hetman wybija, e, ta pozycja również jest bardzo wygodna i prosta w obsłudze, dlatego że tu wystarczy po prostu grać na wolnych liniach, doprowadzić do wymian wszystkich ciężkich figur, jeżeli taka opcja na, zaistnieje, i partia się wygrywa sama, dlatego że skoczek jest w stanie bardzo szybko tego pionka zaatakować, a pionek wolny daje tutaj gwarancję zwycięstwa według mnie. E, Końcowej pozycji, jakby nie było już figur ciężkich. Wieża jednak zagrała na A7 skoczek do centrum i Hetman D6 atak na skoczka. No i co tu zrobić? Mogłoby się narzucać posunięcie F4, ale pamiętajmy o pułapkach taktycznych z szachem i byśmy tutaj wzięli gońca, więc F4 nie działa, więc jak inaczej teraz można tego skoczka obronić? Bardzo ciekawy ruch nastąpił, taki też sprytny, nieco wieża z F na E1. Ta wieża przecież nie broni skoczka, ale pośrednio broni, bo jeżeli będzie wybicie, to jest pułapka i zdobywamy Hetmana. W tej sytuacji skoczek wziął na E4, Hetman wybił, wieża na D8 i Hetman na F3 z prostym atakiem na pionka. Wprawdzie wieża broni, ale też odejście Hetmana świadczy o tym, że tutaj te pole będzie bardziej bronione i wieża będzie mogła wejść na D1. Te wszystkie posunięcia są względnie Zaplanowane. Ta gra naprawdę jest tutaj pod kontrolą białymi, bez dwóch zdań. Przewaga białych tu jest bardzo duża, według również silnika, bo czarnymi nie widać żadnej kontr. Pionki zrobiły swoje, struktura pionów zrobiła swoje i ten pionek mi się szalenie podoba. Hetman zagrał na C7, wieża AD1. Wieża z A na A8 wróciła do obrony. No i oczywiście z planem prostym wymiany ciężkich figur. I wieża D1, bardzo sprytny ruch. Okazuje się, że w tej sytuacji, pamiętajmy o taktyce, jakby była wymiana, to jakby Hetman wybił skoczkę, to na końcu po prostu jest mat. Dlatego białe spokojnie sobie na ten ruch wieża D1 mogą pozwolić. Czarne nie wymieniają. Oczywiście, no, wymiana czarnymi e, wiązałaby się z bardzo ciężką sytuacją. I ta pozycja e, jest w tej sytuacji już praktycznie. Wygrana białymi. Białe zagrały Hetman G3. No tak trochę gukasz tutaj um, może nie tyle, co zaczyna się gubić, ale no, zagrywa oczywiście dobre, solidne ruchy, jednak w tej sytuacji można by było zagrać jeszcze lepiej. Hetmanem na H5. Mocno uderzyć na F7 i groźba byłaby zagrania wieżą na D7. I tu myślę, że można spokojnie już złożyć broń czarnymi. Nie widzę jakiejś tam. Wielkiej opcji obrony w tej sytuacji. A każde zagranie ruchem G6, no wiązałoby się na pewno z konsekwencjami w postaci tutaj słabych, czarnych pól. Ta wieża tutaj też z Hetmanem świetnie kontrolują, kontrolują linię. Hetman wchodzi za chwilę na F6, no robi się bardzo ciężko, albo wieża wchodzi na D7. No cóż, tak nie poszło. Myślę, że tutaj Gukasz po zagraniu Hetmanem na H5 wygrałby partię za moment. A po Hetman G3 partia nastąpiła. Partia była grana dalej, z piękną walką zresztą. Posunięcie H5. Ruch, który ma na celu troszeczkę tutaj szarpnąć tego skrzydła, ale no, to widać też taką małą bezradność czarnymi, no bo białe mają wszystko. Silnego skoczka, silną wieżę na wolnej linii, Hetman asekurujący, bezpieczny król, świetna, świetne piony. I czasami w takich sytuacjach, gdy mamy coś, gdy mamy wszystko dobre i zdajemy sobie z tego sprawę, no to się może grać bardzo ciężko mimo wszystko. E, po ruchu H5 gukasz zagrał H3, czyli lufcik, e, no myślę, że dobry ruch. I wieża D8. Abdusatorow stwierdził, wymienia wieże i próbuje kontratakować, e, próbuje tym Hetmanem gdzieś tam. E, Wleść do obozu przeciwnika i coś tam szarpnąć. Jednak Gukasz spokojnie skoczek D3 z atakiem H4. No tutaj widzimy, że Hetman musi zagrać na E3, i zobaczcie, że wisi pionek na C5. Żeby była jasność, pozycja białymi jest kapitalna, jest, jest wygrana, po prostu to jest wygrana pozycja, wymaga tylko technicznych, dobrych, yy, bezpiecznych posunięć, żeby przeciwnik nie, nie zrobił nam kontry. Goniec zagrał na B7. I białe zagrały F3. No właśnie. Ten ruch chyba jest zbędny, ale on nie wypuszcza wygranej absolutnie. Tylko, że w tej sytuacji można byłoby po prostu wziąć pionkę na C5. Dziwię się trochę, że białe tego nie wykonały, bo to się aż prosi. Po zagraniu na D1, król by zagrał tutaj jak Hetman na D6 z szachem. Zauważmy. No to trzeba było się zasłonić. Rubiet3 nie byłby najlepszy, bo jednak tutaj ta wymiana spowodowałaby, że ten król miałby troszeczkę osłabienie. Łatwiej byłoby go tutaj próbować atakować z takim przeszywającym gońcem. Ale posunięcie, F4 by łatało dziury. Co się wydaje też takie nie do końca dobre tak optycznie można powiedzieć, bo ten pionek tutaj trzyma polegie, czy coś tam, ale nie ma jak się do niego dobrać, do króla białego mam na myśli. I na przykład po zagraniu gońcem na a8, skoczek by zagrał na d3. I zobaczmy, że w tej sytuacji jest pion byłby pionek więcej białymi, wolne dwa pionki, skoczek z hetmanem stoją centralnie, wszystko fajnie kontrolują, e, król jest bezpieczny, zawsze ten e, skoczek może zagrać z e1 na f3 i wszystko trzymać, przy okazji też atakować pionka. No trochę się dziwię, że tak białe nie pograły, może stres, olimpiada, wiecie, ważny mecz, to wszystko emocje. No tym bardziej, że tutaj. W tej sytuacji gukesz miał 8,5 na. Przepraszam, 8, chyba 8,5 punkta na 9. Tak, dokładnie, a to była dziesiąta runda. No więc to też wszystko ma znaczenie. W tej sytuacji Hetman zagrał na D6 i król F1. I tutaj ten król oczywiście gra z planem, żeby nie wpuścić czarnego Hetmana. Plan dobry, oczywiście. Posunięcie E5. Zobaczcie, czarne idą na całość, prowokują do wybicia pionków. No i też tak się dzieje. I goniec zagra na C8. Ten goniec też tędy może sobie pograć. I król E1. Okazuje się, że tutaj białe, no wszystko trzymają. To jest wygrana, oczywiście, białymi. Goniec zagrał na F5. Posunięcie A5. No i pionek zaczyna tutaj swój marsz. Teraz Hetman zagrał na c7, posunięcie a6, no i w tej sytuacji Goniec zagrał na c8 z atakiem na pionka. No i teraz Gukasz postanowił zagrać trochę inaczej. Zagrał z skoczkiem na d3, znaczy inaczej mam na myśli, że nie broni tego pionka, tylko oddaje za innego. Tak też się dzieje, czarne na ten układ idą i po wymianie oczywiście czarnymi. Nie możemy wymienić Hetmanów, bo pozycja będzie kompletnie przegrana, już bez żadnych szans. Większa redukcja figur to jest wielka korzyść białymi. Hetman na B6, tam straszy, coś próbują czarne tutaj szarpnąć. Skoczek C5 blokada, Hetman A5, cały czas zobaczcie, na, na związaniach tutaj bazują czarne, a hetmanówka mogłaby być. No, duża szansa by była, żeby to zremisować. Cały czas powtarzam, pozycja białymi jest wygrana. Król D1, no sobie zmierza Gukasz z tej strony, szach nastąpił. Król C2, goniec C8 i znajduje tutaj za chwilę dobre pole do ataku. Skoczek na E4, goniec E6 i król na B2. Hetman zagrał na A8. Tak, właśnie y, 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 oglądając troszeczkę te partie, stwierdzam, że tak Gukasz próbuje, ale jakoś bez konkretnego planu, bez konkretnego progresu, no takie bezpieczne ruchy. Póki co i tutaj czarne dały teraz szacha na A3, król B1 i G6. Okazuje się, że w tej sytuacji no, nie można za bardzo zbić skoczka, bo to się wiąże tutaj z remisem. Hetman by zbił na B3. Bardzo ciężka sytuacja, jeśli chodzi o wygrywanie teraz z białymi. W ogóle sytuacja się odwróciła. Znaczy nie odwróciła, tylko według silnika tutaj ta pozycja jest remisowa. Ze względu na to, że król jest po prostu odkryty, gdyby król był bezpieczny, e, można by było spokojnie tutaj białymi to realizować. Jednak król zagrał na C2, Hetman dał szacha, Hetman na B2, próba wymiany. Oczywiście czarne tego nie robią, ale wtrącają bardzo ważny szach. Na F5 skoczek się zasłonił, Hetman na A7 wrócił, zobaczcie, znowu z tej strony próbuje coś tam zrobić, ten Hetman. E, król na D3 do centrum, Hetman G1. Tutaj Hetman na C2, Hetman C5, można sobie na to pozwolić, związanie działa. Hetman na D2, Hetman G1 znowu, król C2. Ja tutaj też mocno się nie zagłębia pozycja jest względnie równa, znaczy jest równa i czarne tutaj już czują, że złapały wiatr w żagle. I często tak bywa, że z totalnie wygranej pozycji robi się remisowa i jest ciężko się bronić. Hetman straszy, król znowu na D3, Hetman G1. Tutaj hetman na E2, hetman A7 sobie czmychnął. Na E3 ruszył biały hetman, i hetman na A2, i król D4. Tutaj białe podejmują ryzyko, oddają pionka na G2. Tak też się dzieje. Skoczek na G5 z obroną tych pionków i otwarcie oczywiście hetmana. Posunięcie F6. Szach nastąpił tutaj, oczywiście, czarne są gotowe, żeby zremisować pozycję, i byłyby na pewno zadowolone. Hetman jednak dał szacha, tutaj król na H6. I skoczek na f7 szach. E, okazuje się, że jeżeli byśmy na przykład zbili pionka, to byśmy bardzo szybko przegrali po Hetman B2. Więc trzeba uważać na pionkorzerstwo. Szach nastąpił i król H5. E, no i w tej sytuacji, e, Gukesz jakby zagrał Hetmanem na e3. Graziłby tu oczywiście matem, e, i sytuacja byłaby na pewno taka e, jeszcze e, wyrównana bardzo. Jednak zaryzykował. To bardzo też pokazuje, że była wygrana. On był świadomy, nie potrafił tego od razu wykończyć i zagrał królem na C5. A to wypuszcza tutaj, daje szansę czarnym w tej sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że jest bicie pionka na F3. Hetman wziął tutaj, Hetman dał szacha, król wziął i goniec wziął na H3. Tutaj jest pełna obrona, wszystko się trzyma, a goniec z Hetmanem. No, mają większy zasięg przede wszystkim niż skoczek z hetmanem, co nie znaczy, że skoczek z hetmanem nie jest groźny, bo jest groźny. Skoczek na E5 trzeba bardzo uważać. Tutaj oczywiście szachy za darmo, król b5, goniec dał szacha. Widzimy, e, Abdusatorow gra w ten sposób i e, jeżeli by nastąpiła wymiana, to ta partia skończyłaby się zapewne remisem, jednak upartość i ta zawziętość, taka, i taka, można by powiedzieć, ambicja, ogromna ambicja, mówi Gukaszowi król c5. Niestety ten ruch nie daje tutaj remisu nawet białym, dlatego że hetman daje szacha w tej sytuacji, król b4 i goniec wrócił na f5. Hetman dał szacha i hetman na h6. Tutaj na D8 sobie ruszył Hetman, Hetman G7. Obrona, atak, e, król bezpieczniejszy jest czarny zdecydowanie. E, no i w tej sytuacji tutaj myślę, że jakby Hetman dał szacha na D1, partia by, by jeszcze trwała i trwała i można by było nieźle sobie tutaj walczyć. Jednakże Gukasz popełnia no, kolosalny błąd. Zagrał skoczkiem na F3. No i po szybkim zagraniu Hetmanem na B7 złapał się chłopak za głowę, z niedowierzaniem, że podstawił w jednym, w jednym ruchu figurę. No, zdarza się to oczywiście, mamy 72 ruch. Tutaj co mogę stwierdzić? Pewnie zmęczenie, stres. Ta świadomość, że mieliśmy wygraną partię i jej nie dociśnęliśmy, no to takie partie myślę, że bolą najbardziej. To była jedyna porażka Gukesza. No nie szkodzi, zdarza się oczywiście, co nie znaczy, że jest złym szachistą. Nie, nie, chcę, nie, to, chcę, nie to chcę powiedzieć, tylko jest genialnym arcymistrzem i uważam, że będzie w czołówce ścisłej, czołówce światowej za chwilę. On ma 16 lat, moi drodzy. Urodził się w maju, więc wielka kariera przed nim i myślę, że 2800 to jest u niego kwestia czasu jak wszystko musi dojrzeć i będziemy go obserwować. Dzięki serdecznie, moi drodzy, za uwagę. Przypominam, szachowo.pl oraz darmowy kurs macie i e w opisie filmu oraz w przypiętym komentarzu. Pozdrawiam serdecznie, łapki w górę, mile widziane oraz komentarze. Dzięki, do zobaczenia.